Cześć, mam na imię Marta, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z bucholem z pierwszego półrocza i on jest dość spory. Ale zanim do tego przejdę, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Instagramie i jeżeli film Wam się spodobał i chcecie więcej filmów, więcej bucholi, więcej unboxingów, to zasubskrybujcie kanał i bądźcie na bieżąco, bo będą się pojawiać w miarę raz w tygodniu. Na sierpień mam już mniej więcej zaplanowane, więc tak jak wspominałam, książek jest sporo, jest ich około 81 około, bo nie jestem do końca pewna, czy wszystkie zapisałam. Nie będą ułożone chronologicznie, bo chyba bym po prostu oszalała. Najpierw zaczniemy od książek czeskich, bo ich też mam sporo i chcę tutaj zapełnić, bo mnie denerwuje to puste miejsce, bo one tutaj stały. Później pokażę Wam taką kolekcję, którą zaczęłam zbierać, też mam kilka książek i później przejdziemy do tych już całej reszty. Co chciałam Wam jeszcze przekazać, wszystkie opinie, które są, będą podlinkowane w opisie. Zawsze postaram się, żeby były podlinkowane, z uzupełnianiem jest średnio, ale ogólnie jak film się pojawia, to opis jest uzupełniony. Więc może po prostu przejdziemy do tych książek, żeby nie przedłużać, bo czuję, że film będzie po prostu długi. Pierwsze książki, które chciałabym Wam pokazać, to są książki Kundery. Tutaj był unboxing na kanale, więc po prostu, jeżeli jesteście ciekawi, to Was do niego odsyłam. Pierwsza książka to jest Nieśmiertelność i ona jest w innej jakby nie szacie graficznej, tylko po prostu układ książki jest inny, dlatego że zupełnie jakby okładka odstępuje na przykład od żartu, który już ma, wiecie, tak tutaj, no nie wiem dlaczego, ale ogólnie tak jest. To jest dla mnie czasami too much. W każdym razie tutaj mamy Nieśmiertelność, tutaj mamy żart, tutaj mamy Śmieszne miłości, książka, której ja tytułu nie mogę przeczytać, bo tak wali po oczach, że to jest, no sami zresztą widzicie, że ciężko tutaj cokolwiek, przy tym, że są jakieś. Ten to tak mniej więcej wygląda w realu. Tutaj mamy Kubuś i jego pan. To są powieści i eseje różne. To nie za bardzo nie wgłębiałam, po prostu mam te książki. Tutaj mamy Życie jest gdzie indziej i Życie jest gdzie indziej mam przeczytane. To jest moja pierwsza książka Kundery, którą przeczytałam. Ogólnie staram się, żeby one były ułożone chronologicznie, tak jak zostały wydawane, tylko że Nieśmiertelność jest jako pierwsza, bo mi się nie mieści, a ja nie lubię, jak książki są różnej, znaczy wiecie, tak od największej do najmniejszej tak układam. Ale nie lubię właśnie takiego, to mnie denerwuje, zwłaszcza w tym wydaniu, bo ona odstępuje od wszystkiego. Ale ogólnie liczę na to, że, znaczy to jest straszne trochę, ale to, że Kundera umarł w tym roku, to liczę na to, że ktoś po prostu wznowi jeszcze raz jego książki. I tutaj mamy Walc pożegnalny, tutaj mamy Księga śmiechu i zapomnienia. Nieznośna lekkość bytu i tutaj mamy Sztuka powieści. Oczywiście te wszystkie książki będą w serii jeszcze nie wiem o czeskich powieściach, którą mam zamiar stworzyć tutaj na kanale, ale to są bardzo odległe, znaczy nie odległe plany, bo już chciałam to zrobić w sierpniu, znaczy chciałam to zrobić w lipcu, ale w lipcu mi nie wyjdzie, bo już mamy koniec lipca, więc tak. Następna książka to jest Zdradzone testamenty, później mamy Spotkanie, Zasłonę i tutaj na końcu mamy Święto nieistotności. Jestem bardzo ciekawa w ogóle tych książek, zwłaszcza esejów Kundery, bo coś bym musiała przeczytać, żeby napisać jedną pracę jeszcze na zaliczenie. To sobie na razie zostawimy. Teraz mamy jedną z moich ulubionych czeskich autorek, którą w sumie polubiłam po jednej książce i piszę na jej podstawie moją pracę licencjacką. I tutaj mamy tak. Pierwsza książka to jest Wypędzenie Grety Schnirch. Tak. Katarzyny Tuczkowej i mamy Boginiec Żytkowej, które bardzo Wam polecam. Tej książki jeszcze nie przeczytałam, ale muszę ją przeczytać. Ale tutaj bardzo Wam polecam Boginiec Żytkowej, bo są naprawdę bardzo dobre. Greta jest pierwszą książką autorki. Jeszcze jest Bila Woda, która jest tłumaczona w Polsce i ona jest naprawdę podobno bardzo gruba w oryginale. No ale zobaczymy, na pewno przeczytam. Później mamy książkę w ogóle. Tutaj Was też odsyłam do vloga Starków Książki Poznańskiej, dlatego że tam był autor, właśnie Jarosław Rudisz. I tutaj mamy jego książkę po niemiecku, pierwszą po niemiecku, to jest Ostatnia podróż Winterberga. I tutaj mamy Grand Hotel, czyli czeska książka, wróć jeszcze raz. To jest polska książka, ale napisana w oryginale po czesku. Tą chyba kiedyś czytałam, powinnam czytać na zajęciach, niekoniecznie przeczytałam. Ale tej Ostatniej podróży jeszcze nie przeczytałam, w ogóle Grand Hotel też nie, więc Grand Hotel może szybciej, bo jest cienką powieścią i dużymi literami napisaną.
więc no mniej więcej tak jest. Pan Jarosław jest bardzo przymiłym człowiekiem i bardzo Wam polecam, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję. Przeczytałam jego Aleję Narodową, znaczy to nie jest pierwsza książka, bo pierwsza to było Niebo pod Berlinem. Bardzo mi się podobała i w tym roku czytałam Aleję Narodową, która po prostu zmiotła mnie z planszy. Naprawdę bardzo dobra książka. Więc ogólnie mówiłam którymś w rapapie o niej, w ostatnim rapapie o niej mówiłam. I ostatnie trzy książki to mamy tak, Żelary, które przeczytałam, Kwiety legatowe, przepraszam, to była czeska odmiana, Kwiety legatowej i tutaj jest jeszcze Hanulka Jozy. I Hanulka Jozy bardziej mi się podobała. To nie jest książka z biblioteki, tylko ja ją taką kupiłam, jakby co. Ta książka mi się bardzo podobała. Bardzo, bardzo, bardzo mocna książka. Więc ogólnie Wam polecam. To są pierwszy tom, to są jakby opowiadania, a drugi tom to już jest taka powieść, bo to jest jakby jedna historia. Znaczy nie jedna historia, tylko w jednej serii, tak, jeżeli to mogę powiedzieć. I ostatnia książka to jest Ciemna strona, egzemplarz recenzencki, którego jeszcze niestety nie przeczytałam. Nie jestem z tego faktu zadowolona, ale na pewno przeczytam. Mam nadzieję, że w sierpniu się uda. Znaczy muszę ją w sierpniu przeczytać, więc ogólnie tak to mniej więcej wypada. Teraz pokażę Wam powieści z serii jakby wydawanej przez takie, wiecie, takiej kolekcji książkowej. O, tak to się nazywa. Ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie tą serię, to ja niektóre książki już posiadam, ale stwierdziłam, że to wydanie jest tak piękne, że niektóre chyba po prostu sprzedam z tego starszego, a te sobie zostawię. Ale tutaj mamy tak, Duma i uprzedzenie, czyli pierwszy tom kolekcji powieści ponadczasowych. Piękne wydanie, w ogóle dla samego tego wydania bym je trzymała, bo w środku są ilustracje, więc przepiękne. Później mamy Wichrowe wzgórza. Później mamy Małe kobietki. Nie przepadam, znaczy przeczytałam kiedyś Małe kobietki oczywiście i szczerze mówiąc za tą książką jakoś specjalnie nie przepadam. Opinia chyba była na Instagramie, o ile się nie mylę. A raczej się nie mylę. One wychodzą co 2 tygodnie, więc ja po prostu ze względu na to, że pracuję, w salonie pracowałam, to mam już odłożone jak przychodzę do pracy. Później mamy Dziwne losy Jane Eyre. Tutaj mamy Rozważną i romantyczną, którą też czytałam, która ma opinię chyba na blogu, o ile się nie mylę, więc też Wam podrzucę link. Przepiękna, to chyba mi się najbardziej podoba ta okładka. Jest po prostu cudowne, te kwiaty są po prostu przepiękne, ale ta mi się chyba najbardziej podoba. Później mamy Wiek niewinności, ta też jest przepiękna. W ogóle przepiękne są te okładki i cieszą oko niesamowicie, Wam powiem, naprawdę. Tutaj mamy jeszcze kilka książek, bo to są te z pierwszego półrocza oczywiście, bo ja już mam następne, które wyszły w lipcu, ale Wam nie mogę pokazać, bo to jest do czerwca, do końca czerwca ten Buchol, prawda? Tutaj mamy Emmę, Pani Bowery. To jest moje drugie wydanie, ale chyba będę tam to stare sprzedawać, bo tak się nie zapowiadało, żebym przeczytała. Opactwo North Angel. Później mamy Świat zabawy i tam w ogóle na stronie internetowej ponadczasowych powieści macie napisane, jakie książki wychodzą, 50 tomów ma być. Tutaj mamy Perswazję i Szkarłatna litera. Więc ogólnie ja chcę, planuję wszystkie, więc trochę kasy pójdzie. Ale jakby nie są jakiejś zawrotnej sumy, te książki nie kosztują, bo kosztują 40 zł. I uważam, że to jest cena jak na takie wydanie, jest bardzo niska, biorąc pod uwagę fakt, że teraz książki, które są znacznie cieńsze i wcale nie są jakoś super wydane, kosztują 50, więc jakby to jest całkiem przyzwoita cena na razie, bo było napisane, że mogą zwiększyć, ale na razie nie zwiększyli po pół roku, więc mam nadzieję, że będą się tego trzymać. Dobra, teraz przechodzimy do powieści innych. Niektóre są zrecenzowane, znaczy zrecenzowane, mają swoją opinię, mają tutaj swoją opinię na kanale. Jeżeli mają film, a mi się tutaj skończy, to po prostu będą też podlinkowane w opisie. Albo po prostu wrzucę Wam tutaj tą całą jakby playlistę recenzji, to sobie zobaczycie, może tak raczej zrobię. No ale przechodzimy. Pierwsza książka to jest egzemplarz recenzencki Karmazynowe rządy, który nie wiem kiedy, nie mam żadnego pojęcia kiedy je przeczytam, więc no to jest dla fanów Szklanego Tronu, tak bym to powiedziała, bo jest naprawdę bardzo dobra ta książka mimo wszystko. No, opinie też o pierwszym i drugim tomie są na Instagramie i chyba tutaj na kanale też są. Więc od razu Wam to powiem. Później mamy Na przekór nocy, Bridget Kemmerer i szczerze mówiąc to jest książka, którą nie wiem co robi na mojej półce, bo ja sobie obiecałam po A Castle Dark and Lonely, po drugim tomie Fierce
dobra, nie, Feels a Heart, coś tam, czy jakoś tak. Obiecałam sobie, że nie sięgnę, bo nie sobie autorki. Później przeczytałam Gwiazdy wykute ze srebra tylko dlatego, że miały te gwiazdy w tytule i była bardzo dobrą książką. Tutaj to przeczytałam. Nie przeczytałam jeszcze tego, ale kupiłam właśnie dlatego, że bo wychodził drugi tom, chciałabym to poznać, bo sama tematyka, jakby opis mi się wydawał bardzo dla mnie. Bo tam jest takie fake coś tam, fake relationship, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie jakaś fałszywa relacja, fałszywa tożsamość, coś takiego. I właśnie dlatego chciałam ją przeczytać, ale na razie jej nie przeczytałam. Chciałabym przeczytać, na razie nie przeczytałam. Jak większość tych książek po prostu nie przeczytałam. Później mamy Crave, Tracy Wolf i tej książki też nie przeczytałam, ale już sobie zamówiłam drugi tom, bo czemu by nie. To jest taki, tutaj chyba są i smoki, i wampiry, to mi się kojarzy w ogóle z taką Akademią Mitu, tam był Dottie Gwen Frost, jak w ogóle kojarzycie tę serię, to dajcie znać. To mi się też kojarzy z Convenant, Almond Road, więc myślę, że to będzie fajne. Ja bardzo lubię w ogóle motyw takiej szkoły akademii. Ja zdaję sobie sprawę, że w ogóle ta seria chyba ma 6 tomów albo 7, ona jest naprawdę olbrzymia. To dla mnie lepiej, bo ja lubię takie serie, które się ciągną, ciągną i się nie kończą. Jakby ostatnio się dowiedziałam, że Mas w jakimś wywiadzie powiedziała, że no Szklany Tron teoretycznie się skończył, ale na pewno. I ja miałam takie... No. Później mam Zaklinacz Burz Cindy Williams-Himy i ja czekam na ostatni tom, żeby przeczytać, bo pierwsze dwa tomy przeczytałam razem i po prostu stwierdziłam, że nie jestem w stanie po prostu przeczytać tego i czekać na następny, więc po prostu czekam, aż wyjdzie, żeby przeczytać. Z większością książek tak mam, co nie znaczy, że je czytam, jak wychodzą, prawda? Zaraz się zresztą o tym przekonacie. Za jakiś moment. Później mamy Buntownika Merylu i to jest książka, która jak ja czytałam pierwszy raz serię, jak to było? Legenda, o! Bo to jest Buntownik. Legenda. Pierwszy raz czytałam, to w ogóle nawet jej nie było wydanej w oryginale. Ona dopiero później była dopisana. I ja liczę na to, że to mnie zwali z nóg, bo teoretycznie nie powinno to już być young adult. No ale zobaczymy. Jeszcze tego nie przeczytałam, ale mam nadzieję, że uda mi się coś po prostu ją gdzieś wcisnąć. Następna książka to jest Ariadna, która jest... Zresztą sobie uświadomiłam, że chyba jednej książki nie dałam, albo nie wiem, gdzie ona jest. A tutaj jest, dobra, to od razu wam pokażę, bo to jest z tego samego wydawnictwa. Tutaj mamy Ariadnę i to jest retelling, mitu oczywiście. I tutaj mamy Clytemnestrę i ona jest moim egzemplarzem recenzenckim, Ariadna nie, więc w ogóle podobają mi się strzelanie te okładki. Następna książka to jest Baś o złamanym sercu, Stephanie Garber i tutaj czekam, aż wyjdzie trzeci tom, żeby dokupić drugi i trzeci wtedy przeczytać, bo tak zrobiłam z Karawalem tutaj i zdecydowanie lepiej to wyszło. Później mamy Siłę Protektora i to jest książka przeczytana, ale nie ma opinii na Instagramie, za co muszę ją po prostu, za co muszę się zbiczować i wreszcie ją napisać i zrobić zdjęcie, bo to jest Almond Road i ja muszę ją polecić, bo po prostu kocham. Następna książka to jest Kryształowa Korona, czyli finał Przebudzenia Powietrza. Bardzo dobra książka, w ogóle ja Eliskowy to przeczytałabym wszystko. Więc no ogólnie więc mam polecam, bo jest naprawdę bardzo dobra seria, ona jest na przełomie Young Adult, New Adult, więc to też musicie wziąć jakby pod uwagę. Następna książka to jest Jutro, Jutro i Znów Jutro. To jest dziwna książka, okładka jakby nie pasuje do samej historii moim zdaniem, więc jakby dziwne. No ona mi się tak średnio, szczerze mówiąc, podobała. Następna książka to jest Pandora i to ogólnie, ja myślałam, że to jest, chyba nie jest retelling. Nie, bo to jest 1799 rok, ja myślałam, że to jest retelling, a to nie jest retelling, więc jakby ja tego nie czytałam, więc nie powiem wam więcej. Tutaj mamy w ogóle, ja wam nie pokazałam, że u Rudisha mam podpisy, ale zaraz to zmienię. Tutaj mam Hardą. Elżbiety Herezińskiej z podpisem, w twardej oprawie, tutaj mam podpis i jeszcze jej nie przeczytałam, ale bardzo chciałam czytać, w ogóle pani Elżbieta Herezińska, jej powieści są, ich prawa są sprzedane, chyba już są wydane,
w Ameryce, więc jakby można tylko chylić czoła, że to po prostu jest autorka, która już wychodzi na skalę światową, to dosłownie, bo jest przetłumaczona na angielski, więc to już w ogóle. Tutaj mamy luminariusze, Susan Dennard. Ja Susan Dennard czytam Prawdodziejkę, Wiatrodzieja i Krwiodzieja i bardzo, bardzo mi przykro, że ta seria nie została dokończona, dlatego, że była bardzo dobra. Krwiodzieja uwielbiałam, znaczy tego bohatera w sensie. A tutaj mamy luminariusze, to jest young adult, nie wiem co robi je u mnie, ale jakby wiecie, ja wychodzę powoli z tego, bardzo powoli czasami z young adult. Później mamy Hooked, Emily McIntyre i to jest retelling Piotrusia Pana i ogólnie rzecz biorąc jeszcze jej nie przeczytałam, bo on jest bardzo mroczny, więc jakby sami rozumiecie, ja też nie rozumiem, więc jakby co, to nie musicie się przejmować. Później mamy serię, na której ja wznowienie czekałam i ja byłam gotowa na to, żeby ją czytać po czesku. Mamy Kosiarzy i Thunderhead, czyli kiedyś Kosodom. Czekam na żniwo, żeby po prostu dokończyć tą serię, ona wyjdzie na jakąś promkę, bo to też kupiłam na promce, w ogóle szaleję za tym, że one są w twardej oprawie, bo widać, że Uroboros może zrobić książki w twardej oprawie, tylko na mas chyba mu szkoda pieniędzy, gdzie mas chyba nie będę tego jakby ukrywać, ale szczerze mówiąc mas, oni chyba najbardziej na mas zarabiają i po prostu, no da się, tylko tyle powiem, po prostu, no da się. I tutaj mamy następne książki, czyli seria Magisterium, Cassandra Clare i Holly Black, no nic lepszego nie może być, klimaty Harry'ego Pottera. Mamy Brązowy Klucz i Srebrną Maskę, ja czekam aż przyjdzie do mnie Złota Wieża, żebym mogła sobie dokończyć już to, bo Próbę Żelaza i Miedzianą Rękawicę już mam za sobą, bo to już bardzo dawno kiedyś czytałam, w 2015 albo 16 roku, ale wydaje mi się, że 15. I ogólnie rzecz biorąc seria została porzucona, bo nikt się po prostu nie interesował, bo Cassandra Clare jasne wszyscy znają, ale Holly Black wtedy nikt nie znał, a teraz mamy to, więc po prostu seria sama się sprzedaje, bym tak mogła powiedzieć, chociaż i tak ogólnie rzecz biorąc nie widzę tej serii na Instagramie, co mnie szokuje, dlatego że to jest bardzo dobra seria, zwłaszcza dla młodych czytelników, a nikt tego nie czyta. Znaczy ważne, że jest wydana i ja mogę to czytać. I mogę czytać ile razy będę chciała, to są dla mnie książki na jeden dzień. Później mamy dwa egzemplarze recenzenckie, czyli Pół Króla, który kiedyś czytałam w tej starej szacie graficznej, ale ta jest przepiękna. I mamy jeszcze Katedrę Bena Hopkinsa. To jest powieść historyczna, wzięłam ją dlatego, że jest to powieść historyczna, a nie naszło na to, żeby przeczytać taką powieść historyczną, no ale okej. Okay. Następna książka to jest Ognisty Medalion, też to jest opinia na kanale i no nie, ta książka nie ma. Szmaragdowa Tablica ma podpis autorki. Świetna książka, to jest drugi tom Szmaragdowej Tablicy, możecie czytać bez znajomości pierwszego tomu, jest kilka takich faktów, które mogą wam umknąć, albo ale są wytłumaczone, więc raczej źle nie będzie po prostu, ale ogólnie polecam wszystkie książki Carly Montero, bo są to powieści historyczne, bardzo dobre, które naprawdę są bardzo emocjonujące i zrobiono świetny research, bo to mówiła też autorka, że ona po prostu siedzi w archiwum i robi research do tych książek. Więc nie jest to takie jakby takie banialuki. Później mamy trylogię Heroldowie Waldemaru w jednym tomie i tutaj też macie opinię w ogóle na kanale. No i ta książka, to już mówiłam i we Bramapie, i w opinii, więc nie będę też o niej się rozwodzić. Później mamy Złote Enklawy Naomi Nowik, również opinia na kanale. Bardzo dobra książka, bardzo dobry finał. Naomi Nowik bardzo specyficznie pisze. To też trzeba wziąć pod uwagę, jak będziecie się zabierać za jej książki, bo one nie są... nie wiem, dla mnie są po prostu bardzo dobre. Później mamy Rzekę Zaklętą Rebeki Ross. Bardzo dobra książka, naprawdę bardzo wam polecam, bo jest naprawdę świetna. I tutaj też jest opinia na kanale. Później mamy Guild, książka, która mnie zaskoczyła. Uważam, że powinna być raczej połączona z drugim tomem, ale że drugi tom przyszedł do mnie w lipcu, no to wam nie mogę go pokazać, wiadomo, takie są zasady. Ale ogólnie jakby co, to ja wam polecam tą serię, tylko nie zrażajcie się pierwszym tomem, bo on może trochę zrazić, bo ja też nie byłam jakoś 100% zadowolona, ale drugi tom to nadrabia i nie mogę się doczekać, bo każdy tom jest grubszy, więc w ogóle dla mnie to jest cudo. Później mamy Królestwo Złowrogich i zakończenie tej trylogii to była miazga dla mojego mózgu, świetna książka. Później mamy Dotknąć Gwiazd i to jest mój takie... Nie wiem, co ta książka u mnie robi. To jest egzemplarz recenzencki, którego jeszcze nie przeczytałam, ale to jest polska autorka i to jest romans polskiej autorki. I ja się przez cały czas zastanawiam, co ta książka robi u mnie, dlatego że ja naprawdę, naprawdę nie lubię polskich romansów. Fantastykę jeszcze przełknę,
co coraz bardziej się do tego przekonuję, ale po prostu ja nie wiem. Nie wiem dlaczego. To ja mam jakieś po prostu zaćmienie mózgu chyba. Następna książka to jest Blade of Secrets, Pozorowanie Sekretów. Bardzo dobra książka, Tracy Levenseller. I ja wszystkie książki do tej pory, które przeczytałam tej autorki, dla mnie są po prostu świetne, bardzo dojrzała i bardzo mądra. Więc bardzo i z nieszablonową bohaterką, naprawdę, naprawdę wierzcie mi. Naprawdę dobra postać, która jest inna niż wszystkie do tej pory, które czytałam, a czytałam całkiem, no, całkiem niezłą ilość książek. Tutaj mamy Love on the Brain, Ali Hazelwood, i ja nie czytałam Love Hypothesis. Tą książkę mam zamiar przeczytać, to też jest egzemplarz recenzencki, ale jakby nie mam ochoty na po prostu romans. Znaczy, jakby miałam przez chwilę ochotę, ale jednak zrezygnowałam, więc zobaczymy kiedy. Tutaj mam mój cudowny patronat Korona z Płatków i Lodu. Naprawdę, ja szczerze wam tą książkę polecam. Naprawdę, bo ona jest przegenialna i po prostu rozbiła system. I zakończenie jest takie słodko-gorzkie, takie, które tak naprawdę ja lubię. I po prostu czytajcie, bo to jest naprawdę warto, bo jest naprawdę bardzo dobrą powieścią. W ogóle cała trylogia jest bardzo dobrą. Cała trylogia jest bardzo dobrą trylogią. Od samego początku to mówiłam. Tutaj mamy Dar Anomalii Pawła Zbroszczyka. I to jest też bardzo dobra książka, która mnie totalnie zaskoczyła, bo na początku mi nie szło, ale potem, jak już się wkręciłam, to naprawdę potrzebuję drugi tom. Po prostu bardzo, bardzo dobra książka, którą bardzo wam polecam. Następna książka to jest Korona Popiołów i na tą książkę czekałam, żeby przeczytać, bo mam całą trylogię już na półce, i właśnie dlatego czekałam, ale jak się okazało, jeszcze jej nie przeczytałam. W ogóle nie mogę się za nią zabrać, w ogóle nie chce mi się, po prostu mam taki problem, że nie chce mi się czytać. Jeżeli w ogóle to rozumiecie, no to napiszcie w komentarzach, dlatego że mi się po prostu nie chce czytać. Znaczy, no to jest tak, że ja się zmuszam, ale ja sobie czytam powoli te książki. Ja wiem, że ja nie mam czasu na to, żeby powoli czytać książek, bo mam za dużo egzemplarzy recenzenckich do tego, żeby je jak najszybciej przeczytać, ale jeszcze mam TBR, mam pełno książek nieprzeczytanych i kupuję nowe, bo to jakby wiecie, zbieranie i czytanie to są dwa różne hobby, więc jakby na przykład mam tutaj powieść Almendrą, której nie przeczytałam, i ona jest u mnie do 2 miesięcy, 3 miesięcy na półce i jeszcze tego nie zrobiłam i ja nie wiem dlaczego, niech ktoś mi to wyjaśni, proszę. Proszę powiedzcie mi, dlaczego jeszcze Almendrą nie przeczytałam. To jest The Burning Shadow, Magiczny Pył, czyli książka, którą wszyscy jeszcze w zeszłym roku mówili, że już nigdy nie zostanie wydana i jakieś inne wydawnictwo powinno przyjąć, i nagle wróciło wydawnictwo Hype i wydają książki. Nie, to nie było w zeszłym roku, bo oni chyba od zeszłego roku zaczęli wydawać? Tak. Ale ogólnie tak było. Więc następna książka to jest Następca Tronu Holy Blake. Ja chyba z tą lekturą się wstrzymam do premiery drugiego tomu, to jest dylogia. Później mamy Łańcuch Ścierni Cassandry Clare, który obiecałam sobie, że jak tylko wyjdzie, to przeczytam. Jeszcze do tej pory nie przeczytałam. Boję się tej książki jak Diabeł Święconej Wody, bo mam ochotę jednocześnie przeczytać epilog od razu, żeby wiedzieć co i jak, ale jakby boję się, bo tak jak się skończył Łańcuch z Żelaza, to nie jest mój typ, znaczy oprócz tego, że kocham tą serię, to jakby boję się, bo to nie jest typ powieści, znaczy typ wątków, który ja lubię i typ poprowadzonej fabuły, jaką ja lubię, więc jakby. Tutaj mamy zaskakującą książkę, bo to jest moja próba czytania, próba, bo jeszcze nie przeczytałam, ale o, może tak, moja chęć czytania tureckich autorów, co było spowodowane moją krótką obsesją na punkcie tureckich seriali. I tutaj mamy Eli Shafak, Uczeń Architekta. Co ciekawe, autorka pisze jakby po angielsku. I to jest ciekawe, dlatego że na niektórych książkach jest jej tureckie nazwisko, a na niektórych jest już jej angielskie. Jakby wiecie o co mi chodzi, jakby angielska wersja jej imienia. Później mamy Electric Idol. Katy Robert. Chcę przeczytać, tylko że trochę się boję, bo pierwszy tom był taki zaskakujący, że tak powiem. I tutaj mamy, a propos Almendrą, Cień w Żarze, książka, która spowodowała to, że jestem bardzo na siebie zła. Tylko że po tym, jak ją przeczytałam, oczywiście przegenialna, to musiałam od razu przeczytać, wrócić do krwi i popiołu. I przeczytałam 4 dni, tamte 3 tomy, więc jakby tutaj jest opinia też na kanale o tej książce. Później mamy kolejny egzemplarz recenzencki, Przyjaciel Wilków. To, o ile się nie mylę, jest realizm magiczny.
Wydaje się dosyć cienką książką, więc mam nadzieję, że uda mi się ją jak najszybciej przeczytać. Później mamy tak, Utkane Królestwo Taharek Mafii, na bardzo epickie fantasy z mitologią, inspirowane mitologią perską. Później mamy książkę, która powinna mieć już swoją opinię jakiś czas temu na Instagramie, ale postaram się to jak najszybciej poprawić, naprawić raczej. To jest Dark Fever i to jest książka świadcząca o tym, że powieści z 2009, 2010, 2008, 2007, w każdym razie z tamtego okresu one się dobrze nie starzeją, zwłaszcza tego typu powieści. No nie wiem, czy będę czytać kontynuację, może w każdym razie następna książka to jest Sami weterze i to jest bardzo, moim zdaniem, piękna historia o miłości, którą uważam, że każdy, kto lubi niekoniecznie same romanse, ale czytać o miłości, o relacjach międzyludzkich, powinien tą książkę przeczytać, bo jest naprawdę świetna, są bardzo różne charaktery, są bardzo ważne rzeczy przekazane i po prostu naprawdę o zaburzeniach też jest i to jest moim zdaniem bardzo ważna książka, którą bardzo dużo osób powinno przeczytać. No ale lecimy, zbliżam się ku końcowi, zostało kilka książek, dosłownie kilka książek, więc nie jest źle, bo myślałam, że film będzie trwał dłużej. I tutaj mamy dwa tomy, które powinnam przeczytać, to jest polska fantastyka, czyli Dzieci Starych Bogów i Grzechy Ojców. Przeczytam ją na pewno, chyba ją mam zaplanowaną na sierpień, no bo wypadałoby w końcu przeczytać. No, mam nadzieję, że mi się to spodoba, to jest inspirowane mitologią słowiańską, więc jakby jak najbardziej. Tutaj mamy moje cudeńka wręcz, jedną to jest mój patronat, drugi patronat, więc jakby ja jestem zakochana w tych książkach. I tutaj mamy Tron w ruinach i mój patronat Królestwo w ruinach. Bardzo wam polecam, w ogóle uwielbiam tą serię. Ona jest, to jest retelling Pięknej Bestii, bardzo takie dark romans, dark fantasy. Mi się to bardzo podobało, naprawdę bardzo wam polecam. Oczywiście, no, czekam z utęsknieniem na ostatni tom, dlatego że finał tego trzeciego tomu po prostu pozostawił mnie w takiej gotowości na to, żeby iść na kolejną terapię, że jakby. Później mamy egzemplarz recenzencki Bloodwind, Wiedźma z krwi, macie opinię na kanale. Ta książka nie powaliła mnie na kolana, jakby uważam, że były luki fabularne, właściwie nie luki fabularne, tylko po prostu tej fabuły raczej nie było. Autorka zapomniała o tym, że żeby napisać książkę, trzeba jeszcze zbudować świat, a ona rzuciła nam jakieś ochłapy i budowała bardziej nawet szczerze mówiąc nie wiem co ona budowała, bo relacje między bohaterami też nie. No, więc jakby tutaj to jest jedna z nielicznych książek, kiedy ja uważam, że romans powinien jest zbędny i właściwie nie wypadł dobrze, bo ukochana głównej bohaterki była po prostu jedną wielką red flag. W każdym razie ostatnia książka, którą chciałam pokazać, to jest Nie wplątuj się w podejrzane śledztwa. Pierwsza to była Nie przeklinaj dyrektora swego. Tutaj mnie wplątuj się w podejrzane śledztwa. Akademia Uroków, ja ją zaczęłam czytać, jestem na 64 stronie i szczerze mówiąc na razie ona mi się nie podoba tak jak pierwszy tom. Nie wiem, czy to nie było spowodowane tym, że ja nie miałam humoru na tą książkę, ale w sumie bardzo chciałam ją przeczytać. Więc w sumie nie wiem, nie podoba mi się to. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie znać, czy dotrwaliście do końca, bo film też jest dosyć długi, ale nie tak długi jak myślałam, bo myślałam, że zejdzie godzina. Więc jakby szybko się dosyć wyrobiłam, bo za dużo nie opowiadałam o tych książkach, bo też stwierdziłam, że no book haul to jest pokazanie książek, ewentualnie wspomnienie o opinii, a nie opowiadanie o nich. Więc jakby co, to dawajcie znać, czy coś przeczytaliście z tego, jeżeli pamiętacie jeszcze, czy co myślicie o tych powieściach z ponadczasowej kolekcji. Kolekcji ponadczasowych powieści. Nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. W każdym razie dajcie znać też o moich tych cudownych patronatach, czyli Koronie z Płatków i Lodu i Królestwie w Ruinach, czy przeczytaliście. Więc to wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie.